Cześć ogrodnicy, witajcie. Takim nieprzyjemnym tutaj obrazkiem Was dzisiaj przywitam, ponieważ mamy początek października, no i pomidorki w szklarni już powolutku zaczynają nękać jakieś takie szkodniki, jak tutaj właśnie widzicie. No myślę, że już czas zakończyć uprawę pomidorów, dlatego w tym filmiku pokażę Wam troszkę, jak likwiduję, jak zbieram jeszcze zielone owoce, no i jak to mniej więcej wszystko przebiega. Widzicie tutaj te paskudne gąsienice, których jest w tym roku mało. Ja pamiętam, że w zeszłym sezonie było ich o wiele, wiele więcej. Tym razem jest ich niewiele i jeszcze się tak powiedzmy nie dorwały do tych moich pomidorków, no ale powolutku już tam zaczynają buszować, więc ja postanowiłem początkiem października zlikwidować już moją całą uprawę. Tutaj jeszcze Wam pokażę pomidorka, który został właśnie zaatakowany przez tą gąsienicę. Nie wiem, jak ta gąsienica się nazywa, będę musiał jeszcze sprawdzić dokładniej, no ale jest ona właśnie tutaj główną przyczyną niszczenia pomidorków. Dlatego jak już pojawiają się te gąsienice, ja zwykle staram się po prostu pozbierać jeszcze te zielone pomidorki, które potem już sobie fajnie dojrzeją w domu, żeby nie narażać ich właśnie na zjedzenie przez takiego właśnie szkodnika. No nic, ale może od początku. Tak wygląda moja szklarnia właśnie początkiem października. Jak widzicie, no jest to burz, który już wyrasta ponad dachy mojej szklarni. No jest to stara szklarnia, dlatego jest tam troszkę dziur w tych szybach. No i przez te szyby tutaj pomidorki sobie wychodzą aż do słonka na górę. Widać, że one jeszcze tutaj kwitną. Kwitną i to bardzo obficie. No ale tak jak powiedziałem na początku, będę już likwidował całą tą moją uprawę. Pokażę Wam tutaj jeszcze, jak to wygląda w środku, ponieważ ten burz powiększa się z tygodnia na tydzień. Ja oczywiście zbieram tutaj co 3 dni cały czas taki fajny kubełek pomidorów, czerwonych oczywiście lub żółtych, no a zielonych jest też jeszcze sporo, chociaż w tym buszu naprawdę ciężko tutaj coś dostrzec. Tak jak widzicie, część pomidorów też opada, niektóre gałązki już tam są tak zniszczone, dlatego za chwilkę też zabiorę się za karczowanie tego mojego buszu. Powiem Wam, że jest to żmudna robota, wolałem sadzić pomidorki niż potem usuwać to wszystko, co tutaj mi porosło. No ja wiem oczywiście, że skrytykujecie mnie właśnie za taką uprawę, no ale ja po prostu już pod koniec sezonu uprawowego nic z tymi pomidorkami nie robię. No a tak wyglądają takie, przyznam się, że dwa krzaki oberwałem, no i tyle tych pomidorków zielonych jeszcze nazbierałem, no a co dopiero, mam tych krzaków 22, także jak wyrwę wszystkie, to będzie tego mnóstwo. Raz, dwa, trzy krzaczki obrałem. No a ta prawa strona jeszcze tutaj widzicie, że nawet nie tchnięta. No ale pokażę Wam fajną ciekawostkę. Takiego papryka udało mi się zerwać. No jest to taka niezadowolona minka. Fajnie wygląda, ma taki nosek żółto-czerwony, oczy żółto-czerwone. No taka jakaś chyba niezadowolona ta papryczka, że usuwam ją ze szklarni. Taka już zgarbiona, taka babcinka już, no powiedzmy, dojrzała. Fajne takie cuda natury zdarzają się też czasami w uprawie. No, także tak to jest. No tutaj już troszkę więcej udało mi się tego
tego wszystkiego polikwidować. Jak widzicie, ja likwiduję pomidory, zostają mi tutaj jeszcze na dole papryki, z których już też chyba raczej nic nie będzie, bo one miały dosyć mało słonka. Ładuję to wszystko do takich worków, no a tutaj jeszcze już po oberwaniu tej lewej strony, no już taki cały koszyk zielonych pomidorków mi został. No i damy tu też naszą babcinkę. Niech pilnuje, a ja zabieram się do dalszej roboty. No tutaj jeszcze wam pokażę te świństwa, które chodzą mi po łapach, nawet jak obrywam te liście, jak cynę te liście pomidorów, to takie właśnie tutaj stworzonka mogę znajdywać. Tak jak mówiłem, nie jest ich dużo, ale jeszcze niestety, są. Odpowiedzcie mi może w komentarzach, co to są za larwy. No, podpowiedzcie mi może, jak z nimi walczyć, chociaż no ja oprysków nie stosuję, także no nie wiem, czy jest jakaś taka naturalna, ekologiczna metoda na pozbycie się właśnie tych gąsienic. One, jak widzicie, są strasznie żywotne. Jak tutaj zabrałem taką jedną na rękę, ona w te pędy ma zamiar gdzieś uciekać. Ja jej tak szybko nie wypuszczę, żeby wam ją tutaj mniej więcej pokazać, no ale jest ona strasznie żywotna, no i sieje spustoszenie w szklarni niesamowite, także no tutaj trzeba chyba znaleźć na nią jakiś sposób. Tak ona właśnie wygląda. No a tutaj jeszcze wam teraz pokażę te moje pomidorki, kolejną partię, którą już zrywam do takiego plastikowego pojemnika, bo już nie mam gdzie dawać. No, okej. Tutaj jeszcze wam teraz pokażę worki. Tyle, raz, dwa, trzy, cztery, plus tam jeszcze jeden w szklarni. Mam te worki, jako że no, jest tam sporo tych pewnie gąsienic, wyrzucę na wysypisko. Nie będę tym ściółkował tutaj, ściółkował mojej szklarni. Tutaj widzicie, pospadało mi sporo tych pomidorków, no ale one są już właściwie popękane, część jest rozgniecionych. No ja je tutaj zostawię, no i jestem pewien, że za jakiś czas tutaj mi porosną jakieś sadzonki, a właściwie w przyszłym roku. Dzięki ślicznie za obejrzenie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!